Praktyka zlewania naczyń. Praktyka zlewania naczyń to piękna medytacja dla kogoś, kto myśli o sobie, iż jest kimś ważnym, a jego czas jawi się najbardziej dorocony na świecie. To praktyka wyjątkowo skuteczna, będąca w stanie odmienić białe ego artystów, dziennikarzy i ludzi w telewizji pokroju nudziarza Tomasza Lisa, niemądry Steczkowskiej, oszołoma Tymańskiego, trującego Milki McCartneya, a nawet wielce wkurwiającego Bono. Rzeczona praktyka w zaledwie 5 minut uczyni cię zenistycznym zerem i szczęśliwym workiem trocin, atentywnym robotem, kimś mniej istotnym od grzeżówki i pośredniejszym niż żeli zepsuty emaliowany czajnik. Tym samym podobnie zapomnisz o Wikipedii, czczych rankingach, wywiadach, intrygach i wszelkiej odmowie, wreszcie o ambitnych planach, inwestycjach, kredytach, zadłużeniu telefonicznym, przez długą chwilę będąc jeno subtelny płysk naczyń. Mistycznie ciurkającą wodą, mydlaną pianą, magicznie rosnącą na dnie tłustego zlewo zbywaka. Jak Państwo słyszałem wiersz, który się nazywa Wyznanie. Jest taki trochę osobisty wiersz. Nie wiem, czy go wydam na piśmie, ale... Wyznanie. Nie jestem kochankiem małych dziewczynek. Nigdy nie zdradzałem pedofilskich skłonności. Może pedofilem jest guru glam rocka Gary Glitter, któremu kilkakrotnie zrzucono molestowanie wietnamskich dzieci w lat 10, 11, 12. Nie wiem, nie poznałem Garego, nie mam pojęcia, co pozwala mu przetrwać noc. Ja tylko zakochałem się w dziewczynie niespełna 15-letniej, zakochałem się w świeżości, subtelności, miłości romantycznej, jak uczucia Szeleja, Kitsa czy żadnego Kesha. Zakochałem się sam w sobie, wierząc, że odzyskam facką młodość, a nasza miłość przetrwa wszelkie wojny i burze. Owszem, przetrwała, rozpatrzy się w czasie gruźnego pokoju, rozpatrzy się jak wszystko, co żyje, koncentruje, oddycha, jak wszystko, co biegnie, stoi, leży, gnije i zajmuje przestrzeń. Ja, stary jak koni, głupi niczym kura, dałem się nabrać na jednemu złudzeniu, że oto jest coś trwałego w tej przestrzeni trwałości i ciągłej, ledwie złożonej zmiany. Cóż za arogancja, cóż za upadek i bezmózgowie. Z drugiej strony nie ma co narzekać, bo co poruchałem, to moje. A większość z was, cienkich chujków, może o tym nie dopomarzyć, a ja przynajmniej mam to wspominać, dopóki rozpadnie się na pamięć, głowa i strany kutas.